Aleś mnie przestraszył. Temerczyki to tchórze. Za pontar pouciekali zamiast ojczyzny bronić. Geralt, mam problem. Moglibyśmy o tym porozmawiać? Tak, Geralt? O czym chciałaś porozmawiać? Dostałam dość dziwną wiadomość i nie wiem, co o tym myśleć. Kto ją przysłał? Służący Ingrid Wegelbud. Podobno jego pani jest gotowa przekazać sporą kwotę, by ułatwić czarodziejom ucieczkę z Nowigradu. Domyślam się, że nie będzie to bezinteresowna darowizna. Nie. I właśnie tutaj pojawia się problem. Wegelbud chce mnie o coś prosić, ale w tym liście nie podano żadnych szczegółów. Mam się spotkać z tym sługą na targu rybnym, a on mi wszystko wyjaśni. Tylko nie wiem, czy to dobry pomysł. Dlaczego się boisz? A co jeśli to zasadzka? Z jednej strony nie chciałabym zmarnować takiej szansy, bo potrzebujemy tych pieniędzy, a z drugiej... Nikt nie wymaga od ciebie, żebyś się należała. Ja sama tego od siebie wymagam. Rzecz w tym, że przedtem było mi łatwiej. Kiedy nie wiedziałam, jak to jest znaleźć się w łapach łowców czarownic. Przecież mogłaś uciec w każdej chwili. Wiem, ale i tak byłam przerażona. A co jeśli zakują mnie w prawdziwy Dwimeryt? Przecież nie zawsze będziesz w pobliżu. Nie podoba mi się to wszystko, ale skoro się uparłaś, nie zostawię cię z tym samym. Dziękuję. W jaki sposób masz się skontaktować z tym sługą? Napisał, że rozpoznam go po niebieskim kaftanie i pęku kluczy przytroczonym do pasa. Mam go zaczepić i zapytać o cenę pstrągów. Chyba żartujesz. A tobie kazał przyjść z czerwoną różą? Nie było mowy o kwiatach, ale jeśli chcesz mi jakieś podarować, to nie mam nic przeciwko. To targ rybny, Tyis. Mogę ci najwyżej kupić dorodnego sztokfisza. Chyba lepiej będzie, jeśli to ja porozmawiam z tajemniczym mężczyzną w niebieskim kaftanie. Ale on spodziewa się, że ja tam przyjdę. Wystarczy, że poczekasz gdzieś w pobliżu, aż sprawdzę, czy to nie był liścik od łowców czarownic. Dobrze. Zobaczymy się na miejscu.